affected Europe in 1510. Głód kartoflany w Irlandii. W połowie XIX wieku Wielka Brytania nieprzerwanie wysyłała do Anglii buraki cukrowe oraz bydło, podczas gdy Irlandczycy umierali z głodu. Anglicy pozwalali im kupować ziarno, ale dawali ceny zaporowe, czyli takie, na które rzadko którego Irlandczyka było stać. Z kolei ziemniaki sprowadzone do Irlandii szybko stały się najbardziej rozpowszechnioną uprawą. Jako że był to tani posiłek, to każdy rolnik dbał o to, by chociaż mieć pół hektara ziemi zasianego w ziemniakach. To wtedy można było spokojnie myśleć o wyżywieniu się w ciągu roku. Natomiast w 1845 niestety do Irlandii z Ameryki Północnej statkiem dotarł pasożytniczy grzyb, który okazał się śmiertelnym zagrożeniem dla ziemniaków. Grzyb atakował i niszczył uprawy ziemniaczane z bezwzględną konsekwencją. To spowodowało, że ludność marniała w oczach. Do tego stopnia tragedia ich dotknęła, że ludzie cierpieli na cholerę, tyfus, czerwonkę, gorączkę, zapalenie płuc czy rozliczne choroby gastryczne. Ludzie padali jak muchy, a grabarze byli zbyt osłabieni, by kopać groby głębsze niż na ćwierć metra. Trumny były za drogie, więc zwykle palono zwłoki w chatach, gdzie ludzie umierali. Liczba ofiar ponad milion. Wylewy żółtej rzeki i Yangtze. W północnych Chinach rzeka żółta nazywana jest smutkiem Chin. Jest długa na 5460 km, jest szóstą co do wielkości rzeką na świecie. Nawadnia i użyźnia 105 milionów hektarów ziemi. W kilku miejscach ma nawet 2 km szerokości. Podaje się, że od 2297 roku przed naszą erą rzeka żółta wylewała ponad 1500 razy. Rzeka Yangtze z kolei ma 6300 km i nie jest wcale lepsza. Najgorszym obszarem powodziowym w Chinach jest ten, mieszczący się w okolicach Pekinu oraz Szanghaju. Szacuje się, że w samym tym miejscu, w samych latach 1851-66, zginęło w powodziach do 50 milionów osób. Najtragiczniej musiało być w 2297 przed naszą erą, ponieważ z danych wynika, że rzeka żółta wówczas wylała tak, że powódź nieustannie trwała przez 3 lata. Epidemia angielskiej gorączki. Epidemie zwykle wybuchały latem. Choroba potna zabijała w ciągu jednego dnia, a niekiedy się zdarzało, że śmierć następowała w ciągu zaledwie 3 godzin. Ludzie byli bezradni wobec epidemii i próbowali wszelkich sposobów leczenia, nawet tych najdziwniejszych. Przykładowo z jakichś powodów wierzono, że poty można było zwalczyć jeszcze bardziej, powodując, że pacjent się pocił. W tym przypadku, kiedy ktoś już miał gorączkę, to bliscy łapali za co się dało i przykrywali delikwenta wszystkimi kocami, nakryciami, kapami, prześcieradłami, jakie były w domu. To też bardzo szybko się wtedy umierało, a większość ludzi było przekonanych, że to było skutkiem zbyt późnego podjętego leczenia. Dzisiaj dopiero pojawiły się rzetelne hipotezy, gdzie najprawdopodobniej choroba była wywoływana przez specyficznego wirusa, który pojawiał się w wyniku wdychania oparów szczurzych odchodów, a to rzecz jasna przenosiły gryzonie i ich pchły. Liczba ofiar 3 miliony. Między innymi obaj pretendenci do angielskiego tronu podczas piątej fali angielskiej gorączki. Epidemia ospy w Meksyku. Historia pokonania Azteków przez hiszpańskiego podróżnika Ferdynanda Corteza, w czym szczególnie pomogła mu ospa, jest dobitnym przykładem tego, jak choroba zmienia świat. W 1519 Cortez przywlókł ospę z Puerto Rico na kontynent północnoamerykański, a konkretnie do Meksyku. Spowodowała ona śmierć milionów biologicznie bezbronnych Azteków i stało się jednym z bardziej wyniszczających epidemii w dziejach ludzkości. Gdy Cortez po raz pierwszy zaatakował stolicę Azteków, napotkał spory opór. Nie było zaskoczenia, przecież Aztekowie byli zdrowymi, dobrze zbudowanymi wojownikami. Cortez nakazał odwrót i po kilku tygodniach ciszy i spokoju wysłał szpiegów z powrotem do stolicy. Kiedy wrócili, ci opowiedzieli, że tam całymi tysiącami wszyscy chorują. Cortez zatem ruszył z garstką ludzi do podboju. Po 3 miesiącach ogłosił się królem. Następnie zażądał, by ci, co zostali przy życiu, opuścili miasto. Potem złupił je do cna i wrócił do swojego kraju.
Imperium Azteków przestało istnieć. Liczba ofiar 4 miliony. Głód na Ukrainie. W 1921 roku cały Związek Radziecki głodował bez wyjątku. Rząd odebrał chłopom całą żywność, by ją sprzedać, a Lenin nie przejmował się specjalnie następstwami. Tak jak to bywa przy długotrwałych klęskach głodu, kolejnym zabójcą były choroby. Głodni ludzie szybko zapadali na tyfus i na cholerę, które pochłonęły setki tysięcy ofiar. W 1922 rosyjski pisarz Maksym Gorki, za zgodą samego Lenina, napisał list do Hoovera, który wówczas jeszcze nie był prezydentem USA, a napisał w sprawie pomocy finansowej. Hoover przekonał cały kongres, by ten przeznaczył 20 milionów dolarów dla Rosji. Łącznie z datkami samych Amerykanów dało to kwotę łączną 45 milionów dolarów. Natomiast głód na Ukrainie skończył się jedynie dlatego, że nastąpiły niezwykle rzadkie i wyjątkowo obfite zbiory. Liczba ofiar 5 milionów. Głód na Ukrainie. Związek Radziecki wyeksportował w 1932 roku 1 700 000 ton zboża, a w 1933 1 800 000. To mogło spokojnie wykarmić przez następne dwa lata 17,5 miliona ludzi. Rząd radziecki surowo karał obywateli Ukrainy, zmuszając ich do oddawania 70% tego, co zebrali w plonach. Wielu przeciwstawiało się takiemu oddawaniu, tych, którzy uciekali, rozstrzeliwano. Tych, którzy się ukrywali również. Taki sam los spotykał tych, którzy chowali trochę jedzenia, żeby przeżyć. Zamykano również do więzień, ludzie umierali z głodu albo była zsyłka na Syberię. Stalin na terenie Ukrainy de facto prowadził politykę ludobójstwa. To miało pomóc mu rozwiązać problem ukraiński. Liczba ofiar 7 milionów. Susza, głód i epidemie w Indiach. Indie nieustannie były nawiedzane raz po raz przez klęskę suszy, które doprowadzały do przerażającego głodu ze śmiertelnymi efektami. Średnio jakieś 4700 osób ginęło dziennie. Do jedzenia były jedynie pędy kaktusa, korzonki, jagody, a czy wreszcie nawet trawa. Niestety, co ma zwykle miejsce przy katastrofach takich rozmiarów, dochodziło do licznych aktów kanibalizmu. Liczba ofiar 8 250 000. Susza, głód i epidemie w Chinach. W 1330 roku gigantyczna susza wywołała śmierć 400 tysięcy ludzi. Ci, którzy przeżyli, doświadczyli potem trzęsienia ziemi. Rok później stolice Chin zalały ogromne powodzie. W tym samym czasie ogromna susza dotknęła miasto Tse, która wywołała zarazę, która potem z kolei zabiła miliony ludzi. Kilka miesięcy później ten sam rejon nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. W 1335 nadleciała gigantyczna chmara szarańczy i wyjadły wszystko, co było w Chinach, pozostawiając po sobie głód i rozpacz. Następne dwa lata to kolejno tragiczna susza, tragiczna powódź, klęska głodu, ponownie klęska głodu, jeszcze więcej szarańczy, kolejna powódź oraz kolejne trzęsienie ziemi, które trwało aż 6 dni. W 1339 góra Chongchan zapadła się, co wywołało powódź. Pech chciał, że 3 miesiące non-stop padały ulewne deszcze, wywołując powodzie na dotąd niespotykaną skalę, które zniszczyły aż 7 miast. Przez następne 4 lata następowały regularne trzęsienia ziemi, by w 1346 gigantyczne tsunami zniszczyło kolejne miasto. Liczba ofiar 9 milionów. Głód w Chinach. Największy i najstraszliwszy głód w dziejach świata stworzył określenie dziura 10 tysięcy ludzi. A dziura 10 tysięcy ludzi była tak masowym grobem, że mogła pomieścić naraz 10 tysięcy trupów. W północnych Chinach takich dziur były niezliczone ilości. W
ciągu 2 najgorszych lat dziennie umierało 12 tysięcy osób. Przyczyną głodu była susza. Wobec zaistniałej sytuacji występowało bardzo wiele przypadków przestępczości zorganizowanej. Samobójstwa były rzeczą powszechną. Znane były liczne akty kanibalizmu czy przypadki handlu dziećmi. Ludzie, którzy kradli żywność, byli skazywani na śmierć natychmiast. Alternatywną karą była skrzynia smutku, gdzie więźnia wkładano do środka i zapominano o nim, by ten skonał z głodu. Liczba ofiar 13 milionów. Zespół nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Pierwszy raz AIDS pojawił się w środowisku zielonych małp. Prawdopodobnie człowiek zaraził się chorobą, kiedy zarażone wirusem HIV małpy laboratoryjne pobiły pracowników laboratorium. AIDS osłabia układ odpornościowy, powodując jego samozniszczenie oraz dysfunkcję układu nerwowego. Organizm po prostu przestaje bronić się przed chorobami. W latach 1985-2013 AIDS zaraziło się ponad 78 milionów osób. Według statystyk każdego dnia na AIDS zapada 5600 ludzi, czyli co 15 sekund ktoś na świecie zaraża się AIDS. Liczba ofiar 39 milionów. Wielka epidemia grypy. W USA w 1918 roku osoby silnie kaszlące i kichające traktowano jak zagrożenie dla społeczności i zamykano ich do więzienia. Niektóre amerykańskie miasta miały na rogatkach znaki ostrzegawcze, że za kichanie i kaszlenie grozi $500 grzywny. W październiku 1918 dziennie w samych Stanach Zjednoczonych umierało 6300 osób. W 1918 roku The New York Times sugerowało, że zdradziecka choroba musiała być dziełem armii niemieckiej, która nadmiernie spożywała rzepę. Angielscy chemicy radzili spożywanie cynamonu, by powstrzymać chorobę. Inni uważali, że trzeba zażyć tabakę, żeby wykichać grypę z organizmu. Wciąż chorujemy na grypę, ale szczepienia utrzymują niski poziom zachorowalności. Istnieje obawa, że pojawi się jeszcze nowa forma grypy. Ale dzięki Bogu stosujemy zastrzyki przeciwgrypowe, bo w 1918 roku stosowaliśmy wyłącznie łój wieprzowy. Liczba ofiar 40 milionów. Czarna śmierć. Była najgorszą jednorazową katastrofą, jaka przytrafiła się ludzkości. Podówczas nazywano ją Wielkim Pomorem czy Wielką Zarazą. Za początek epidemii niektórzy naukowcy uznają oblężenie Teodozji przez Tatarów, ale w 2010 roku genetycy określili, że Czarna Śmierć pochodzi z prowincji Yunnan w Chinach, ale wracając do oblężonej przez Tatarów Teodozji, w 1346 pierwszy raz zastosowano dżumę jako broń biologiczną. Podczas oblężenia katapultami Tatarzy wrzucali za mury broniącego się miasta zwłoki zmarłych na dżumę. Wielu sądziło, że Czarna Śmierć była karą boską za grzechy. Inni, że podczas trzęsienia ziemi musiały się wydobyć śmiertelne gazy spod skorupy ziemskiej. Niektórzy byli przekonani, że to była wina pechowego ułożenia Saturna, Jowisza i Marsa. Nikt nie podejrzewał, że pałeczki dżumy roznosiły szczury i pchły. Niezależnie od źródła, o lekarstwa było trudno. Niektórzy zdesperowani lekarze byli zdania, że skutecznym lekiem na czarną śmierć były opary własnych odchodów oraz moczu. Liczba ofiar do 200 milionów. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.